Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynaliśmy od rankingu 400. No i lecimy z tematem. Gramy na 10 minut, zobaczymy jak to będzie. Jest 1232 już. I będziemy atakować 1300, kolejny próg. Posunięcie E3, to proszę bardzo. O, królem chciałbym wyjść, ale no nie da się. Posunięcie E5, czyli... Przepraszam. Wiecie co? Ktoś, kto nie zna się na szachach, to popatrzy na kogoś tak jak na mnie teraz z boku i pomyśli, co za kretyn, gość się tutaj gra w klocki jakieś i się zaczyna śmiać, ale Hetman H5, no nie można tak grać. O matko boska! Atak na pionka, próba wzięcia tutaj mnie żywcem na F7. Dobra, skoczek C6, proszę pana, będzie taki ruch, to zagramy tak i tyle w temacie. Hetman H5, no na tym poziomie 1200 gość chce dać szewczyka. No dobra, ale jakby mi się osunął pionek tu na D6, ale by było. No w internecie to tak właśnie czasami bywa. Dobra, tutaj sprytnie chce mnie zaatakować, goniec D6, bronimy pionka. Jak bije, to bije. Tu jest obrona cały czas. A teraz grozimy zagraniem skoczek na F6 i tego... Co? Koniec wrócił. Poczekajcie, zagram tu i gość jeszcze zagra na D1. A to będzie... To będą jaja. A jest to możliwe. Zobaczcie, ile ja mam temp do przodu. On zagrał jeden ruch, teoretycznie. A ja mam 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze szóste. Roszada. Masakra. Nie, no to jest śmiech na sali. Dobra, gościu, lecimy z tobą. Wieża E1 jeszcze zagramy i jakieś D4 będziemy kombinować. Rozbijać ci tutaj te pionki. Dobra. Próbujemy rozbijać ci te pionki i sprowokować do G4, może jakieś słabości. Dobra, chcesz mi wybić? Proszę bardzo, goniec F5. Nie, no śmiech na sali, słuchajcie. Ale partia się rozpoczęła. Śmieszna. Hetmanem wybijamy i tak klasycznie bierze tutaj. O, to teraz tak, teraz tak. Teraz to na pewno rozbijemy pionki przeciwnika, bo tutaj będziemy już wymieniali, albo poczekamy, aż on wymieni. No dobra, no to tutaj się wszystko dalej trzyma. Taki ruch niegroźny. Pewnie. Skoczek, a może tu? Teraz tak myślę. Chyba tak, chyba do centrum, żeby naciskać na E3. Po wybiciu, tutaj wybicie. Po wybiciu goniec wybija, jak tu, to wtrącenie na E3. Totalny rozjazd. A, gość chyba nie zna bicia w przelocie. Może i nie zna. Zastanawiam się tutaj. Nie, no bicie w przelocie po prostu. Może przepchać, może. Trochę to przyblokuje, ale to na moment dosłownie. Wprowadźmy wieżę, żeby uderzać tutaj. Zawsze jakieś poświęcenia są groźne. Ojej, skoczek B4. Nie, gość kompletnie nie ogarnął. Można było też tutaj zrobić ruch. Chodzi o to, że teraz... No, jeszcze raz, bo się tutaj plączę w zeznaniach. Można było wybić tu, jak wybicie to E3 z atakiem. No to teraz tak. Ua, szach. Ale to boli wszystko. Ale to wszystko boli. Król tu, szach. A nie, nie musimy dawać szacha, zbijamy skoczka. I tutaj, jakieś maty. Okej, może tak. Grozimy matem na C1. A się uśmiałem w tej partii. Gość zagra, jakby miał tam 200 ranking, co nie? A nie 1200. DC3? Bicie w przylocie, ale fajnie, to jest napisane tutaj. No i mat. Jest podwójny szach, podwójny mat. Nie no, już nie chcę z tobą grać. Zbyt słaby jesteś. To znaczy zbyt za szybko. Ta partia nie była jakościowa jakaś super. Dobra, E4. Ojejku, przepraszam, za wolno zrobiłem ruch. To już nie zagram tego. Dobra, lecimy. Teraz postaram się trochę szybciej ogarnąć temat. B4, C6, jest taki ruch i hetman B6, zobaczymy jak zareaguje. Tutaj musi tak zagrać, bo jak zagra A3, to dostanie A5. Przepraszam, co ja mówię, nie musi C3, teraz C3 będzie zagranie. Chociaż tu jest, wiem, że dobre posunięcie C4, bo jak jest wybicie, to jest
C5 i nie można wybić, bo wybijamy i tu leci wieża. To jest pułapka zastawiona przez białe, ale C3 jest ruchem słabym. Zobaczcie, co teraz te figury mają do powiedzenia. A my będziemy naturalnie sobie wyprowadzać figury. Najpierw pionka do centrum, oczywiście, żeby goniec miał swobodę gry i skoczek wychodzi. A tutaj sobie po prostu stoimy hetmanem, trzymamy, tak, to jest... Otwarcie polskie, ale to jest źle napisane, to jest błąd, to nie jest otwarcie polskie, tylko to jest debiut orangutana, tak zwany Sokolskiego, to w ogóle na czeskom jest błąd według mnie, tu w prawym górnym rogu. Dobra, to zagramy E5, pionek do centrum, zawsze będziemy atakować, mieć okazję ku temu, goniec na D6, E4, roszada i tak dalej, takie proste posunięcia. Goniec na B2 nie ma nic do powiedzenia, no chyba, że zacznie jakoś tutaj próbować mocniej działać. Oj, przepraszam. Chyba przeciwnik zapomniał o gońcu. Stało to długo, stało i się rozlało. Poszło bicie i w ogóle tu zaraz biorę wieżę. Ta wieża chyba nie ma teraz nawet ucieczki. Skoczek, przepraszam, ale śmiać mi się czasem chce, bo skoczek nie może nigdzie ruszyć, a ja sobie biorę kolejną figurę. Ale chwila, mogę tutaj... Dobra, poddał. Nie, hetman C2. Chodzi o to, że hetman jak C2 zagra, to też mnie nie łapie, bo mogę zbić tu i potem hetmanem zagrać. Dobra, lecimy dalej. Szybko poszło tym razem. No to go. E4. E4 i D4. Od razu próbuję tutaj jakiś sztuczek, jakiś taki gambit centralny. Dobra, goniec C4. Lecimy. Wszystko wziął do końca. Cudownie, ale się będzie działo tutaj. Za chwilę te gońce zrobią robotę. Może nastąpić szach. Może. Wtedy zagramy sobie skoczkiem na C3. Co? Jak on hetmanem, to i ja. No to się bawmy, słuchajcie. Ja tutaj grożę matem za chwilę w dwóch posunięciach. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Zagrałem tu hetmanem, żeby też przy okazji bronić pionka, żeby było jasne, a teraz skoczek ma tutaj opcję, żeby szybko zaatakować i zrobić roszadę. Szachy romantyczne. Dobra. Tak zagra. Tutaj nie boimy się, bo tak... Dobra. Ojejku, przecież mówię, że zagra skoczkiem i nie zagrał, a to bym nie załatwił. Znaczy pionka by wziął trzeciego i to już by było źle. Hetman D3. Tak może zagrać. I mam w trąbę. Ależ błąd zrobiłem, ja cię kręcę, bo ja nie będę mógł odbić. No jak D5 zagra, to jest szef, no. Nie zagrał, nie wykorzystał tego. Słuchajcie, zagrałem jak frajer. Tu się przyznaję bez bicia. Zagrałem te partie jak frajer, nie? Trochę luźno, trochę z przymrużeniem oka. Na razie, znaczy gość nie wykorzystał, co nie? Teraz już jest dobrze, bo on za dużo tańczy hetmanem. Ale jakby D5 przywalił, to by było super dla niego. Ale to dobrze. Z jednej strony, znaczy mam nadzieję, że dobrze dla was, bo dzięki temu też się czegoś tam pewnie, mam nadzieję, uczycie i wyniesiecie coś dla siebie. No teraz to już D5 nie jest groźne absolutnie, no a dobre jest dla mnie, bo już król jest bezpieczny. I to jest ważne. No jak zagra skoczkiem, to dostanie łupnia poprzez E5. Skoczek szybko wejdzie na D2, wieże wchodzą. Mam dwa piony mniej, a jestem zadowolony z tej pozycji. Przeszczęśliwy w tej pozycji. To wszystko działa. Wszystko działa, wszystko się teraz trzyma i czarne mają po prostu złą grę. No i cierpliwie czekamy na kolejne jego posunięcia. W sumie nie wiem, co mam mu doradzić. No D6 ewentualnie jakieś bym na jego miejscu kombinował. D6 chyba byłoby całkiem dobre i tutaj próba jakiejś wymiany figur. Oj, to E5. Oj. Teraz to źle. Teraz to już jest bardzo źle. W ogóle tak, skoczek tu nie można. Mogę go przepędzić, ale nie muszę. Ale mogę. I go przepędzę. I zagram wieżą na E1, dlatego, żeby on nie miał opcji zagrania pionkami. Jakbym zagrał tutaj, to on by jeszcze mógł zagrać D5 i bicie w przylocie wymusić. Ojej. No to tak, no gość zapomniał o biciu w przylocie. Nie, no to na pewno. Tutaj na pewno gość w przelocie zapomniał, że można zbijać. Zbiję to wieżą.
żeby goniec mógł tutaj króla przytrzymać, ale jeszcze przed tym zbije tutaj. I tutaj. I potem tu. I potem tam. Albo i nie tam. No to wracamy. Atak to atak. Wszystkie figury na pokład. Skoczek C5. Nie. I naciskamy na punkt. E6. Ojejku, nie wziąłem figury za darmo. O, widzicie, z kim się przystajesz, z kim się zadajesz, z takim się stajesz. Czy jakoś tak to brzmiało. Z kim przystajesz, takim się stajesz. O, chyba teraz... Tak, oczywiście znam to przysłowie. Tutaj jest ruch wtrącony, więc zagramy sobie w ten sposób. Dobra, sorry, zapominam, że czasami zapominam, że jestem na wizji. Gadam do siebie, nieco jąkając się i mając tutaj w głowie pewne swoje myśli osobiste. No to tak teraz, po prostu wieża ucieknie i tyle. Przy tak ogromnej przewadze nie trzeba próbować grać perfekcyjnych ruchów według naszego uznania. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj gram, atakuję wieżę, bo chcę się dobrać do pionka. H7. Ole, tutaj kamikadze. Boskie kamikadze, nie ma przebacz. I teraz bicie tutaj, tu jakieś maty. Co on w ogóle zrobił? Okej. Okay. Hop, hop. Chyba sprawia mu przyjemność tutaj przestawianie figur. I tu zaraz mat. Zaraz, bo jeszcze nie ma tego mata. Król B8 to mat, a król B6 to tu. Poddał. Dobra, lecimy dalej. E4, proszę bardzo. E5, znowu zagramy te D4. Aha, okej, okay. Bijemy, on zbije, dobra i zagramy tak, nie, nie mogę tu zagrać, mogę, chodzi o to, że chcę zbić tu albo zagrać hetmanem, tylko że on może zbić tu, jak ja zbiję, to on da szacha i weźmie tu, tylko że po tym zbiciu na F2 ja bym zagrał tam hetmanem, więc nie musiałbym odbijać. Teraz zagrał lepiej mój przeciwnik, tutaj muszę przyznać, ale skoczek wychodzi, bo skoczek tutaj będzie bronił tego pola, więc żadnych poświęceń nie ma, ale szybka roszada jest już w drodze. Dokładnie, szybka roszada, bo on znowu będzie próbował grać pionkami. Tak, tak, skoczek C3 broni pola E4, jak wybicie. Dobrze, tu się broni, gramy tak. Widać ruch obronny, takich ruchów się obawia i wieża E1. Gość znowu ma problem. Teraz na przykład takie posunięcie jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe posunięcie. Tylko czy ja chcę tak teraz grać? A może tutaj? Dobra, skoczek F6. Wykorzystajmy tą wieżę na E1, bo jak bije pionek, to bije. To są wymiany, ale... Aha, nie chciał wybić, ok? No to dobra, to wracamy. To po prostu wracamy, a król stoi na F8. I nie zawsze król na F8 stoi dobrze. Dobra, goniec F1, a grożą teraz widmy na B4. Jak zagra C6, a jest to prawdopodobne, no właśnie, to wybijamy i gramy od razu B4 i skoczki mają problem. Skoczek C4, to wtedy wybijemy tutaj. A poza tym tutaj wybicie. Jakieś opcje tam z gońcem na A3 istnieją. I to bicie w przelocie, panie kolego. Bicie w przelocie zawsze mile widziane. Co? Nie, no można by się tutaj naprawdę uśmiać. A zbijam tym. A co tam? Będę kosił skoczki. Dobra. Wtrącimy taki ruch. Wtrącimy taki ruch. Zbijemy. Tak. Wtrącimy z szachem. O, ciekawe. Damy szacha kolejnego. Bijemy,
i damy za chwilę mata. Jak zbije, to tu. Albo mat, dobra. Lecimy dalej. Mam wrażenie czasem, że ten poziom 1200, zobaczcie jakie partie są, nie? Ludzie, o, jest C5, no nareszcie coś się zaczyna dziać sensowniejszego. No to co, gramy sobie klasycznie D4. Wybijemy na D4, mamy to. Jak wybije, to dobrze dla nas. E6, proszę bardzo. Dobrze, wybijemy na C6 i zagramy sobie gońcem na D3 z opcją zrobienia szybkiej roszady. D5 tu jest prawidłowym zagraniem. No, gość zagrał bardzo ładnie na początku. Goniec na B7. Dobra, no to roszada. Szybka roszada tu jest wskazana jak najbardziej. Czy D5 będzie zagrane? Goniec B7 chyba takie mikro niedokładność na tym poziomie, tak mi się wydaje. Ale to nie ma się tutaj co kłopotać z tym ruchem. To bardziej oczywiście pionkiem do centrum trzeba, bo dwa pionki pilnowały. W ogóle można zbić i tutaj, ale za bardzo nie chcę tego robić. Ten skoczek nie stoi tam dobrze. Wyjdę po prostu swoim skoczkiem na razie. Bicie mi nie ucieka, a figury trzeba wyprowadzić. Może F4 jakieś, F5, coś w tym rodzaju. Zobaczymy. Jak tu nam na przykład przeciwnik zaatakuje skoczka, to nic z tym nie musimy robić. Możemy nawet zdwoić sobie tutaj pionki. Tutaj aktywność figury jest ważna, aktywność gońców. Poza tym tu zawsze czarne chcą grać te D5 i rozbijać centrum. Te pionki na przykład zdwojone na C i na C2, C3 czasem mogą też się rozdwoić, próbując się wymieniać. Ale to już dalsza strategia taka myślowa tutaj w mojej głowie się kształtuje. Myślę teraz nad planem. Może po prostu hetman H5, F4, F5. Coś... Co? W ogóle jaka bzdura. Dobra, tym bardziej teraz hetman H5, bo mnie już G6 nie odstrasza, a atakuje pionka. I w ogóle taki ruch F4 jeszcze grozi. No jak zagra na przykład... Nie, nie może tutaj, bo skoczek. G5, kabzdurka totalna. To wychodzi brak znajomości jakiegoś takiego... Ja tu nie chcę nikogo oczywiście osądzać źle, negatywnie, to w ramach nauki, ale... Nie można tak grać, bo to wychodzi znajomość, wychodzi nieznajomość rozumienia szachów trochę, tak? Oczywiście każdy kiedyś zaczynał i to jest naturalne, ale pokazuje, że to są proste błędy, które trzeba szybko wykorzystywać bezlitośnie. Powiem wam, w życiu się tak nie nagadałem jak na tym całym YouTubie, który już trochę trwa. W sumie kiedy? Grudzień 19 rok, no to słuchajcie, niedługo, za kilka miesięcy od tego momentu nagrywania minął 3 lata. W ogóle strasznie czas szybko leci. Niesamowite. Ale tak przy okazji, tak sentymentalnie, słuchajcie, no dziękuję wam za to, że oczywiście wytrzymujecie z szachusiem na YouTubie. To jest na pewno napędzające. I mam nadzieję, że też sporo tutaj się pomogło i działa to jak symbioza, mam nadzieję, no mówiąc wprost. Skoczek wrócił, proszę bardzo, no to goniec bija na G5, pionek jest pionek, jak goniec na E7, zastanowię się, czy nie tutaj. Hetman B6, dobra. Proszę bardzo, zagramy E5, pokazując, gdzie czarne pola tutaj grają. Goniec H4, aby nie pozwolić królowi zrobić roszady. Jeżeli przeciwnik mi zbije na B2, to mam za nadrzu wieża B1 i biorę sobie gońca. Więc sobie pozwalam mu na zbicie tego pionka, tym bardziej, no po prostu pozwalam. A poza tym jeszcze tutaj skoczek na E4 ma świetne placówki teraz i można się tutaj przyczaić na słabe pola u przeciwnika. To na pewno utrudnia mu grę. Nie musimy też grać tak, w taki sposób, żeby no muszę tam zagrać, żeby mu zrobić te widły albo coś. Nie, po prostu poprawiamy swoje figury, grozimy. Nadarzy się okazja, to tam wlecimy. Jak nie, to trzeba poczekać, konstruować inną grę. Tym teraz to w ogóle wejście na D6 jest bardzo dobre, ale to wszyscy widzimy. No to tutaj tak, szach, odejście króla i
szach na d5. Tu będziemy atakować i bierzemy po prostu hetmana. Nie trzeba się doszukiwać żadnych matów. Zobaczcie, jest szach od gońca. Mogę też odbić najpierw z szachem. Goniec jak się zasłoni, to odbijam hetmanom, a potem biorę tutaj. Także straty materialne ogromne w tym momencie. No i dobrze. Poddał gościu. Lecimy dalej. 1314. O, dobra, fajnie. Chyba pierwszy raz mamy kogoś tutaj takiego. Dobra, zagramy D5. Zobaczymy, czy gość ogarnia tutaj troszeczkę. Dobra, na razie gra ok. Wszystko. Goniec C4 w porządku. A tak zagramy. Od razu atakując gońca. Wrócił. Proszę bardzo. To skoczek C6 z opcją E5. D3 miękkie. Słabo ogarnia. Słabo, słabo. To już widać po tym ruchu. Goniec C7 normalne. Tutaj zaraz roszada. Szybka roszada oczywiście. Goniec E6, F5. Proste ruchy nas czekają. A ten goniec? Gdzie on biedny może sobie pograć? No, może skoczkami zbić. Ale to niewiele mu chyba da. F5 zagrajmy sobie. Dobra, wybijamy. Super. Oddał gość parę gońców bez walki. Fajnie. Mnie to cieszy. Goniec E6, hetman D7. Żadnej filozofii tutaj wielkiej nie ma. Może F4, nie muszę tam grać. Tu się chcę przyczaić. Dobra, hetman na D7, po prostu. Tutaj prawdopodobnie, więc skoczek nie wejdzie, bo mi weźmie pionka niepotrzebnie. Wieża jest otwarta, świetnie działa. Ale może z drugiej strony wieżą tutaj. To w zależności, jaki plan będziemy konstruować. Skoczek H2 to... Nie, źle to wygląda. To już lepiej skoczkiem tutaj przejść, cokolwiek tędy może, jak już chciał manewrować. Goniec, dobrze. Tam sobie odpuszczę. Tutaj raczej mnie linia D interesuje bardziej. Ok. I tutaj goniec wzmocni pionka i teraz grozi taki ruch. W ogóle wierzą tutaj. No tak, to są proste zagrania. Dobra, i wlatujemy skoczkiem z tempem. Hetman D2. Nie muszę zbijać absolutnie. Oj, teraz to tu. Teraz to tutaj. Widełeczki. Biorę. I ruch C6. Ruch C6 wszystko pięknie blokuje. Tak wzmacnia, cementuje te pozycje. Oczywiście mogłem wziąć tutaj i szybciej tam próbować przeciwnika dobijać, ale no też nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. No widzicie, odechciało mu się grać. Ja się nie dziwię. Lecimy dalej. 1325 ekstra. Dobra, znowu D5. Gram skandynawską na tym poziomie, bo ona po prostu wchodzi. Po prostu wchodzi. Dobra, szach nastąpił, goniec na D7. No i tutaj co? Hetman. Tutaj zagramy A6, odpędzimy od razu gońca albo wyjaśnimy sprawę. Okej, tutaj zbijam hetmanem, dlatego że chcę odbić tu. Jeżeli nastąpi C4 z obroną, to C6. No dobra, tutaj zbijam i tutaj gram sobie skoczkiem, tak po prostu. Dobra, mamy tutaj i F4, panie kolego, tu się pakuje. I robią się fajne tutaj rzeczy. Zobaczcie, jak... No właśnie, skandynawska, obrona skandynawska. To jest taki debiut może nieco mało poprawny, ale na tym poziomie po prostu się sprawdza, no, jak się go dobrze rozgrywa. Pilnuje pola E5, zobaczcie, dwa razy. I teraz trzeba E6 koniecznie zagrać, bo taki ruch skoczek na D5 groziło. Nie wymieniam gońca, nie ma takiej potrzeby, żeby od razu to robić. Niech skoczek trochę mu tutaj napsuje krwi. Może skoczek C5, może długa roszada, goniec gdzieś tam, o właśnie. Wiecie co, teraz długa roszada chyba się dobrze sprawdzi, dlatego że wszelkie wymiany na D3 spowodują, że ten pionek D2 będzie bardzo zgnieciony, a raczej wymieni hetmany. Zdziwiłbym się, jakby tego nie zrobił. Znaczy mi to jest obojętne w tej sytuacji, akurat tutaj stoi wszystko dobrze. O, jednak nie zbił. Jednak nie zbił, no to chyba trzeba wyjść sobie gońcem. Specjalnie mu tutaj oddamy te pionki. Niech bierze. Nie chce brać. Nie chce brać pionków. Zagramy F5, żeby tego hetmana wyjaśnić. I teraz tutaj. I tam atakujemy.
W ogóle jak weźmie, tutaj mi chce atakować na e6. Ok. Skoczek na d4. Bronimy i grozimy tutaj matem w dwóch posunięciach. Bierze nie są połączone. Czuję, że to wejdzie, słuchajcie. Czuję, że to wejdzie. Weszło. Ok. Lecimy. 1315 i D4. Mocno, mocno. Oddajemy pionki. Hop. Zapraszam do wzięcia pionków. Gambit duński to się w ogóle nazywa? Może. No to teraz tak, tu będę pilnował. Gość nie brał kolejnych pionów, raczej dobrze zrobił. Po prostu dalej figury wychodzą, bo lepiej oddać mniej, a mieć jakiś tam rozwój oczywiście. No tutaj zagram H3, spróbuję wyjaśnić gońca, bo jeżeli wybije, to wybijemy oczywiście. Będziemy konstruować dalej tutaj swoje jakieś akcje, dobra. Taki ruch, ok. Może po prostu goniec E3. Po takim ruchu, co? Bierze AD1 od razu na słabość. C5 słabe, bardzo słabe. Oczywiście on może zagrać tak i tu próbować. Zagramy sobie tak, żeby mieć F4, żeby skoczek nie wszedł mi na E5, nie atakował hetmana. Bo po takim zagraniu oczywiście mogę wrócić. Dobra, i F4. Nie pozwalam tak zagrać. Tak, ok. Teraz mogę zagrać hetmanem G4 i G5 z takim planem, żeby wejść skoczkiem na D5. To już w ogóle to pole będzie kapitalne dla skoczka białego. Wystarczy tylko tego skoczka odpędzić. No i cóż, z drugiej jednak strony może wejście tutaj też będzie ok. Cały czas spróbujemy tutaj grać z inicjatywą. Może ruch A6, żeby tak zagrać. To jest dobre posunięcie, myślałem o tym, bo jak do końca zbiję, to tutaj hetman będzie mnie wiązał potem na królu. Więc teraz zagramy hetman F2. Poczekam na to bicie. To bicie będzie możliwe, na przykład teraz, jeżeli byłby mój ruch. A jak nie, to takie posunięcie zagramy. Odsuniemy króla, ale z prostym planem G5, żeby wejść skoczkiem. Taki mam tutaj cel. OK, gramy G4 z tym planem, nawet F5. Zobaczcie, no skoczki się wystawiają pod atak, bardzo proste zresztą. Czyli wyczekać troszeczkę, poprawić figury i konstruować ten atak powoli, 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 powoli. Dobra, no to mamy G5 i ten plan tutaj będzie działał. Oj, wchodzimy, wchodzimy. Hetman D8 musi zagrać. O tak mi będzie chciał grać. Tu zagramy H4, żeby wzmocnić pionka na G5 i zagrać posunięcie F5. Tak może zagrać oczywiście. Tego nie chcę jeszcze wybijać. Mam dobrego skoczka. Jak tak zagra... O właśnie, próbuję wymiany. No właśnie, jak próbuję wymiany... W sumie nie muszę tego wybić. Słuchajcie, zagram H5. Niech on wybije, to ja gońcem zbiję. Tu atakuje, a grożę teraz takim ruchem G6. Kolejna się koncepcja tutaj otworzyła. Kolejna, zobaczcie, i jest G6. Szturm pionów poszedł na przeciwnika bardzo mocno. Konkretnie nastawiamy się tutaj na F7 i prawdopodobnie przeciwnik będzie musiał oddać jakość. Tak mi się wydaje. No to pionek. Zbił jednak. Dobra, wybijemy to. Żeby mieć problemy z głową, zagramy E5. Próbując dalej otwierać pozycję. Jak wybicie, to super. A jak nie, to my tu walniemy albo coś innego zagramy. Zobaczymy. Może tak, coś po białych polach.
O, nawet przeciwnik sam pomaga. Hetman G2 i tutaj jakieś tam, albo tutaj. Tu grozi bicie. No właśnie, taki jeden atak na hetmana okazuje się, że nic nie daje sensownego. Dobra. Najpierw szach, żeby mi król nie uciekł na G8. A potem tutaj i się otwiera wieża. No przeciwnik sam się otwiera. Hop, z szachem. I potem mat na F7. Chyba, że się zasłoni figurą. No to już bez znaczenia. Oczywiście mogłem też wziąć skoczkę na D7, ale jednak tutaj z szachem wolę zagrać i zaatakować. Dokładnie tak się też dzieje, czyli to się trochę wydłuży. No, bijemy tutaj. Bijemy tutaj i zbijemy tutaj za moment. Tak. Jak wieża, to po prostu tutaj i dorabiam hetmana. Ok. Dzięki za dzisiaj. 1299. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.